Witam serdecznie z partią Magnusa Carlsena. Cóż my tu widzimy? No, Magnus gra. Partia z ostatniego Pucharu Świata w Soci. W Soci. Mówimy Soci. No, dzieci to nie wiedzą, ale olimpiada zimowa była w Soci parę lat temu. To większe dorośli to wiedzą. No dobra. Magnus białe, Martinowicz czarne. Bardzo ciekawa partia. Grają sobie sycylijską. Sycylijską nie. D6. Skoczek B3. Na skoczek B3 najlepiej reagować goniec E6 i na ewentualne F4 skoczek A5. Po to, żeby na F5 mieć ruch gońcem na C4. Tak se można reagować. Ale zagrał G6. I przeszliśmy do takiego wariantu smoczego, odmiany, gdzie skoczek stoi na B3, F3. Długa roszada, nie dał postawić gońca na C4, król czujnie uciekł z linii C. Goniec E2, oj. Tu chodzi o to, trzeba było wejść konikiem, żeby mieć groźnego czarnopolowego gońca. Trzeba było, ale przecież nie zbije, odszedł gońcem na D4. I goniec czarnopolowy żyje. Po skoczek C6 goniec musi zejść, a zdecydował się na oddanie go na F6. To jest nieprawdopodobne. Wpadł konikiem. Pozycja jest absolutnie równa. Biały nie ma nic. Biały nie ma nic, ale pozycja nie jest remisowa. Nie jest drętwo remisowa, tylko jest gra. Więc odchodzi gońcem. H4. Wyrzuca konisia. A Carlsen wciąż gra jeszcze. Stworzył problemy w debiucie. Teraz wymusił osłabienie na polu D6. Czyli wymusił, sprowokował, można powiedzieć. Hetman E7. H5. Próbuje kontratakować bez czarnopolowego gońca, z czarnopolowym gońcą przeciwnika. Atak nie ma szans powodzenia. Kontruderzenie w centrum. Bardzo dobra decyzja. Na atak na skrzydle odpowiadamy kontruderzenie w centrum. No, powstał izolak, ale groźny izolak. A8, HG, HG. I nie ma na linii mat, linii H nie ma mata, bo nie można przyjść na pole hetmanem na pole G8, bo goniec broni. Goniec broni. Ja wiem, że nie wszyscy widzą. No ale F4, trzeba atakować. Atakować. Tu też próbuje. Aha. I chce iść hetmanem na A6, żeby tam dać mata na A2. O, tu ma taki gry plan. Oczywiście musi tak zrobić, żeby skoczkiem. Skoczek był broniony. Wieża C1. Wycofał skoczka. To już zmienia gry plan. Skoczek E3. No. Taka przejściowa ofiara piona. A w zasadzie można powiedzieć, że redukcja materiału. W końcówce, którą my widzimy, czarne mają lepszą szansę ze względu na pionki na dwóch skrzydłach. To jest coś nieprawdopodobnego, co się będzie działo. Wieża E8. Pion jest groźny, ale jest za bardzo zaawansowany. Król go nie wspiera. FG, wieża G6, wieża E2. No, wieża szczęśliwie stanęła na białych. Jeżeli przeciwnik ma czarnopolowego gońca, to my powinniśmy nasze figury stawiać na białych. I to, wszystkie. Wieża G3 broni z nadmiarem. Ograniczamy gońca, odbieramy mu pola. Pionka bić nie można, bo tam leci wieża. A, tak Maciusiu, tu, 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 no tu. Tu nie można Maciusiu, no bo tu. Już widzisz, no to się cieszę. Wieża EG4, próba wymiana tych pionów. Skoczek F1. Wziął. I trzeba powiedzieć, że w takiej sytuacji zawodnicy od pierwszej kategorii zgadzają się na remis, chociaż znowu pozycja jest lepsza dla czarnego ze względu na to, że są asymetryczne piony. A Carlsen wciąż króla ma odciętego. Grozi
Wieża G1 z wygraniem gońca. Mała pułapeczka. Wieża H5. Aha. A4 chce puścić króla. F6. A, wieża E2. No czarne figury plączą się. I tu wymiana tych wież jest korzystna, ponieważ pion z F6 został przeciągnięty na linię E, przez co jest bliżej pionów hetmańskiego skrzydła i skoczek będzie grał, będzie groźniejszy. Idzie na niego. Król idzie zablokować. I teraz białe mają małe plusy. Białe mają plusy, jednakże po A6 nie ma żadnej szansy na wygranie. Praktycznie żadnej. Skoczek E1. Ho. Skoczek E3 z powrotem. Prawda? No w pewnym sensie goniec nie bardzo chce chodzić, no ale napadnie na pionka A. No i tu nie chcę mu bić. Po pobiciu goniec przyjdzie i zabierze piona C3. A wtedy jak zostaną na A i B, nic nie leci. No już. No i próbuje. Próbuje Magnus zdobyć troszeczkę przestrzeni. Próbuje goniec F8. Nie można bić pionka na E5. Bo wisi pion na B4, C5. Goniec H6. Można i z tej strony, żeby tu przyjść o na D2, a i te, w związku z tym Magnus gra B5 i po król D7 się nic nie dzieje. Skoczek E5, król C8. Goniec D2. I nie ma jak wzmocnić pozycji. Nie ma jak wzmocnić pozycji. Pozycja jest remis. Czarne zagrały AB5. Ale dzięki temu kombinuję jak Magnus Carlsen. Czas start, a ja piję łyk abysynki. O, przypomniałem sobie, nie mam takiej sklerozy. Tu mam filiżankę śmielowa. A, to tak trzeba pokazać, że ona jest śmielowa. O. Mały łyk. O, nikt nie widzi, jeszcze daje 10 sekund. No, zrobił mu przełom. Zrobił przełom. Nie można piona bić, bo ten robi fru i dochodzi. I dwa złączone piony, tylko trzeba ich nie stracić teraz. Skoczek bije 5. Nie można grać król B6, bo nastąpi skoczek C6 i skoczek kontroluje pole B8 i pion dojdzie, chociaż i z drugiej strony od razu pion dojdzie. Goniec D6, skoczek D7. Nie można bić konika. Pion dochodzi któryś. Ja zagrał król C6. Król idzie z tej strony. Nie jest łatwo królem i skoczkiem wytempować gońca, ale o! 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 Znowu nie można bić, bo jest ten sam motyw przeciążony. Jak się pozbył piona, to jeszcze łatwiej się wygrywa. Zobaczcie, kochani, Magnus się w ogóle nie spieszy. On to po prostu wygrywa. Znowu nie można bić konika, bo to wymiana.
skoczek C6, ruch, o którym mówiłem od dawna, że można zagrać. Nie można, że grozi, wisi w powietrzu jak topór Mahometa. Goniec A7, nie ma ruchu, grozi dorobienie hetmana. I zobaczcie, kochani, Magnus grał i przez ile ruchów nie miał nic. Przez 50 kilka ruchów nie miał nic. I nagle przeciwnik drgnął, przeoczył jedno uderzenie taktyczne w końcówce. Kapablankowska kombinacja. Magnus zrobił kapablankowską kombinację.